21-letni mieszkaniec Sejn od dość dawna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Ten poszukiwał mężczyzny z uwagi na orzeczenie sześciomiesięcznej kary pozbawienia wolności za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, choć nie tylko to obciążało do tej pory sumienie 20-latka. Feralnego dla niego dnia policjanci ustalili, że mężczyzna przebywa u swojej matki. Odwiedzili jej mieszkanie, ale pierwszy rzut oka i zapewnienia kobiety wskazywały, że go tam nie ma. Kryminalni jednak nie uwierzyli i zaczęli skrupulatnie sprawdzać lokum. Ku swojemu zdumieniu natknęli się na poszukiwanego w lodówce. Mężczyzna starannie przygotował urządzenie. Usunął z niego zapasy, półki, wszystko ukrył w różnych częściach lokalu, a gdy mundurowi zapukali do drzwi, czmychnął do wnętrza. Z lodówki trafił do aresztu, gdzie w porównaniu z urządzeniem panują wręcz cieplarniane warunki.